Siemaneczko wariaty. Dzisiaj miałem nie nagrywać vloga, bo jakoś stwierdziłem, że nie mam za bardzo weny. Miałem sobie ponagrywać troszeczkę ujęć. Postawiłem sobie kamerkę na statywie, ale stwierdziłem, że jednak jest to zbyt czasochłonne. I żeby to robić samemu, po prostu żeby przerzucać tą kamerę z miejsca na miejsce, i stwierdziłem, że odpuszczam, lepiej sobie polatam. Miałem ogólnie trochę potrenować, ale też jakoś dzisiaj weny nie mam. Stwierdziłem, że już jak mam jeździć i po prostu nic ciekawego nie nagrać, to zarzucę sobie kamerkę, zarzucę mikrofon na kask i coś wam może poopowiadam. Także lecę sobie po prostu gdzieś tam, może chwilę na asfalcie poćwiczę jakieś gumy wolne, bo jakoś już od dłuższego czasu za mną to chodzi i nic nie ćwiczyłem. Cały czas tylko jazda po torze albo gdzieś tam troszeczkę kondycyjnie. O, nie wiem po co tak hamuję, ale gdzieś boję się tych kolein. Nie wiem, jakoś dzisiaj tak nie mam weny zapierdzielać w ogóle na tor. Wyjechałem z tyłu, wszystko bardzo powolutku porobiłem. Też nic nie nagrałem, bo potraktowałem to jako rozgrzewkę. Później wjechałem do lasu tak samo, bardzo powoli, jakoś spokojnie. Nie wiem, dzisiaj przeszła mi chęć na zapierdzielanie. Dodatkowo gdzieś jakoś po nerach strasznie mnie wali coś, boli. Ale może to rozchodzę. Kurde, patrz gdzie tu jest droga. Zawsze tamtędy była, a teraz jakoś widzę, że ktoś wyjeździł jakimś ciągnikiem bokiem. Cały czas teraz zmieniam nawyk, to o czym wam ostatnio mówiłem, czyli nawyk trzymania nóg na podnóżkach, tak żeby trzymać na palcach, a nie na śródstopiu. Ale cały czas wraca mi ta stopa na śródstopie, na podnóżek, no nie? Ale liczę na to, że miesiąc i się wyrobię w końcu. Ale też ostatnio przekminiłem temat, żeby może jeszcze wyżej sobie podnieść hebel. Wtedy nie będę trzymał stopy na heblu, bo będzie mi cały czas sprzęt hamowało. Fajna jest ta hopka. Sobie cyrkle pokręcę może. Ostatnio mi cyrkle zaczęły wychodzić. Nie, teraz nie. Ostatnio, kurczę, tak ładnie pyknąłem. Noga się z hebla mi zsunęła. Tak ładnie ostatnio pyknąłem z 10 pod rząd chyba. Tylko zmieniłem heble. Oj, heble, klocki z tyłu. Nie no, słabo jeszcze dzisiaj. Myślałem, że będzie lepiej. Wyszło. To nie był ten pion, którego bym oczekiwał. Bo jeszcze to nie był ten punkt bezwładności. Wow. Ej, dobra, patrzcie, taki patyn teraz. Jadę sobie delikatnie przedni hebel i w momencie, kiedy mi zawieszenie odbija, robię strzał z klamy i wtedy mam bardzo mało gazu. Bardzo mało gazu muszę użyć po to, żeby moto mi wystrzeliło. Co ja mam za bieg? Dwójka, dobra. No teraz udało mi się cały czas nogę na heblu trzymać. Tylko jak się wychylam, ściąga mnie wtedy w lewo. A jak się nie wychylam, to nic nie widzę. Ło, to już było blisko. Było blisko, ale boję się wtedy jednak odpuszczać. Niepotrzebnie na czwórkę wrzuciłem. O, już coś się zacząłem spinać. W momencie, kiedy się zaczynam spinać, widzę, że zaczynam więcej gazu dodawać. I zamiast bardziej się wychylić, to ja daję po prostu gazu, mam mniejszy pion i lecę na prędkości, a nie na technice. Dobra, coś nie mogę, znosi mnie od razu. Chyba za bardzo ręką podciągam.
a jak mi palec nie nadąża, to robię to samo tylnym hamulcem co przednim, czyli jadę, hebel, dociskam kierę jeszcze w dół trochę. Lipu. Kurczę, co jest? Nie wiem, czy wiatr zaczął wiać, czy co? Ale teraz to muszę wyglądać jak taki totalny amator. Tylko pyk. Dobra, się wiatr zerwał trochę, bo czuję, że podnoszę i od razu teraz mnie w prawo zaczyna. No i słyszę po kasku. Kurde, znowu coś jedzie. O kurczę, od razu. Od razu, lipa, kurny mecz. Czemu tak się nagle zerwało, no? Było tak fajnie. No, w tamtą stronę mnie zaczyna znosić od razu, momentalnie. Czy tu będzie mniej wiało? Dobra, zapinamy dwójeczkę. Dwójeczka. Lipa, no. Patrzcie, że zacząłem. Jak tylko zacząłem, było zajebiście, no nie? A teraz im dłużej, tym gorzej. Wow. A przywaliłem heblem, ale za mocno właśnie, kurde. Kurczę, już zaczynam łapać ten pion, ale teraz się boję tych podmuchów wiatru z boku. Dobra, lecę sobie się tam przejadę. Troszeczkę się rozgrzać, albo właściwie ochłodzić, zaraz zobaczymy. Szukam jednego miejsca. Właściwie jednego miejsca, jednej drogi. Ale dopóki tego nie znajdę, to nie będę nic mówić. Dobra, jednak mi się to nie chce jechać tam. Bo widzę, że tam jest bagno. Uho. Ale już KTM uwalony, ostatnio go tak wypucowałem. Normalnie go szczoteczką umyłem, auto detailing robiłem, a właściwie moto detailing. A już dzisiaj nie ma śladu, właściwie to już w niedzielę nie było śladu. Ale kurde, zwalniam na gumie i to na stojąco. Nie no, dobra, jak wyczuję ten punkt, to się będę do niego zbliżać cały czas. Na razie powoli próbuję. A jak już jestem blisko, to odpuszczam gaz. O, jestem blisko, kurde. W momencie, kiedy dochodzę do tego momentu, tego punktu równowagi, zaczyna mi trochę zwalniać wszystko. I w momencie, jak mi to zaczyna wszystko zwalniać, to wtedy przypominam sobie o tym, żeby używać hamulca, żeby mieć cały czas nogę na hamulcu, delikatnie go wciśniętego. Każdy, kto gdzieś tam dobrze lata na gumie, to mi tak tłumaczył, żeby robić. Zajebiste uczucie, jak lecisz tak właśnie sobie spokojnie na gumie, bez pełowania, tylko robisz to właśnie w tym punkcie równowagi. Kurde, nie mogę tej nogi zdejmować z hebla. Zwłaszcza jak on taki pion, bo się to źle skończy. Wow. Teraz się wydygałem trochę niepotrzebnie. Na trójkę przebiłem. Szkoda mi tasa. Ale chyba i tak na zawodach na nim pojadę. Pewnie mi się nie będzie chciało zmieniać. Oj, co ja gadam, mi tasa. Metzelera, Six Daysa. Dobrze, że to soft, a nie super soft, bo a super softa to już by nie było pewnie. Trochę mam mało powietrza z przodu i mi bije gdzieś pewnie na w miejscu, gdzie jest trzymak w tublisie. Z tublica mi ucieka powietrze, tak gdzieś co 2 tygodnie muszę dopompować. I przez te 2 tygodnie ucieka mi też z opony. Ale z racji, że jest ten tublis, to jest tak zajebiście z przodu, sztywniutko, że nie czuć tego, że mam mało powietrza. A już zacząłem przyspieszać.
ale 3 razy się udało wcisnąć hebel bez takiego całkowitego podnięcia. Więc ile nagrywamy? 10 minut i jest już progres. Jakby wiatru nie było, to byłoby zajebiście. Myślę, że byłoby na pewno dużo lepiej. O, od razu mi jakby zaczyna dupa zjeżdżać w prawo i chylę się na lewą stronę. Ajajaj. Albo jakieś mam kurwa zaburzenia równowagi. Dobra, teraz ładnie wyszło już, fajnie. Jeszcze muszę teraz bardziej plecy chyba spinać i brzuch, żeby odciążyć łapy, bo dosyć często na gumie trzymam mocno kierę łapami, chyba zamiast odpuścić sobie i przenieść tą siłę na brzuch i plecy. Nie wiem, tak mi się wydaje. Także tam mnie nie hejtujcie jak coś. Dobra, chyba odpuszczam na dziś. Zrobię przelot jeszcze taki mały. Była chwila przerwy, bo padła mi bateria w GoPro. Także wracamy do gry. Wow! Za szybko opuściłem sprzęgło. Chociaż po co ja sprzęgło wciskałem? Nie wiem właśnie nawet. Dzisiaj tak KTM mi tak fajnie buczy. No jest najgorsze to, że nic nie widzę. Kurczę, muszę pod kierę patrzeć. Skończymy sobie dzisiejszy vlog na torze, jak zawsze. Tak mi jest gdzieś najwygodniej. Także dzięki za dzisiejszy dosyć krótki vlog. No nie wiem, ile z tego wyjdzie minut, bo ostatnio też miałem tak kilka razy, że krótko. A wyszło dosyć fajnie. O tam 15-20 minut nawet z takiego dosyć krótkiego wypadu codziennego. Także dzięki za dzisiaj, za oglądanie i widzimy się w następnych odcinkach. Nie wiem, czy jak oglądacie ten vlog, to już wypuszczamy częściej filmy, czy nie, bo z racji, że ostatnio zacząłem jeździć również dosyć często na tygodniu, nawet momentami 2 razy dziennie. Także troszeczkę materiału nam się robi. Gadka całkiem ok mi się klei. Także jest fajnie. Więc sobie myślę, że fajnie by było wypuszczać te vlogi jeszcze na przykład w środy. Ale zobaczymy, jak nam możliwości pozwolą. Kurde, przechyla się to, muszę to poprawić. Także po raz już chyba 3. Dzięki za dzisiaj. Wpadajcie w komentarze, wpadajcie na grupę. Na grupie coraz częściej będą wpadać dropy. Ostatnio wpadły osłony, wpadła koszulka MX w śmiesznych pieniądzach, także klikajcie w link na dole w opisie. Zapraszam was wszystkich do grupy, zapraszam do subskrypcji, komentarzy i tak dalej, no muszę to powtarzać dla zasięgów, także no sorry, muszę was tym katować. Także do zobaczenia w kolejnym filmie, elo! Mais c'est que